Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu o Magnusie Carlsenie, czyli o obecnym mistrzu świata. W tej partii zaprezentuję Wam umiejętności defensywy Carlsena, a będzie to partia Carlsen kontra Nakamura, czyli obaj zawodnicy bardzo dobrze znani. Partia dosyć świeża, ponieważ z 2020 roku. Partia zaczęła się od C4-E5 i tutaj widać, że powstała taka sycylijska struktura, tylko odwróconymi kolorami ponieważ normalnie obrona sycylijska powstaje oczywiście w ten sposób no więc tutaj można powiedzieć że carlsen ma po prostu Sycyla z stępem więcej Biały tutaj rozwija skoczka, czyli nic niezwykłego, standardowe ustawienie. Drugi skoczek wjechał na F3. Żadnego E4 tutaj biały nie musi się obawiać, bo po E4 zawsze skoczek elegancko odejdzie na G5. I teraz z tym pionem E4 są kłopoty: żadne Hetman E7 nie pomoże. No, bo wtedy biały włączy do akcji jeszcze Hetmana no i czarny po prostu tego piona straci. Więc w partii czarny kontynuuje rozwój, skoczek C6, no to biały E3 i mamy, yy, mamy po prostu strukturę z otwartego Sycyla. Czarny tutaj zajmuje centrum, więc biały ma otwartego Sycyla z tempem więcej. No więc Hetman C2. Hetman C2 jest takim dosyć standardowym ustawieniem dla tego Hetmana, ponieważ przede wszystkim ten Hetman bardzo dobrze działa po półotwartej linii c, a jeszcze dodatkowo zerka na punkt h7 po przekątnej b1 h7. Generalnie nie ma tutaj większego problemu, jeżeli czarny tego hetmana będzie chciał przeganiać, bo hetman zawsze na spokojnie odejdzie na b1. Ale w tej partii rzeczywiście Nakamura zdecydował się na posunięcie skoczek b4, no to biały hetman b1 właśnie z planem zagrania a3, żeby tego skoczka wygonić. No ale czarny Czarny tu podchodzi do tematu bardzo agresywnie, czyli na samym starcie daje znać, że będzie zainteresowany atakowaniem na skrzydle królewskim. No i właśnie zobaczymy w jaki sposób Karlsen z tym atakiem sobie poradzi. Biały zagrał A3, żeby tego skoczka wygonić. No i D3, czyli biały kontynuuje rozwój, ale też zabezpiecza pole E4, żeby tutaj żadnych nieprzyjemności nie było, no bo czarny mógłby. Tego skoczka ze F3 wyganiać, a później nawet przestawić skoczka z E5 na D3. E, oczywiście, w dobra, jeżeli zdarzyłaby się jakaś tam dobra konfiguracja. A w ten sposób goniec, może tutaj wkroczyć ewentualnie do akcji, a jeszcze dodatkowo żadnych problemów już z polem E4 tutaj nie ma. E, no więc czarny kontynuuje rozwój, biały to samo, e, czarny rozwinął sobie końca, no i nastąpiła roszada z obu stron. E, I tutaj pozycja będzie oczywiście bardzo, bardzo dynamiczna yy, i biały musi niezwykle sprytnie tutaj podejść do tematu. No bo z jednej strony widać potencjalne problemy. E, że czarny czy to przez F4, czy to przez E4, e, będzie chciał lecieć tymi pionami na skrzydle królewskim, będzie tutaj chciał na skrzydle królewskim atakować. E, no i jeszcze dodatkowo czarny błyskawicznie będzie w stanie tutaj wprowadzić hetmana do akcji, czy to e, na przykład na H5, żeby później z gońcem e, Hetman atakował punkt H2. Czy może przestawi tego Hetmana na G6, żeby tutaj jakieś gońce H3 wrzucać? Więc realnie widać problemy. No i w tym kontekście, co tutaj powinien zrobić Biały? Biały oczywiście nie może tak wysoce spokojnie grać czy nie, nie może się tylko bronić. Musi szukać jakiejś kontry, musi szukać jakiejś własnej gry, ponieważ jeżeli biały nie zrobi czarnemu żadnych kłopotów, no to czarny elegancko będzie sobie rozwijał atak na królewskim, no i wtedy oczywiście pozycja białego będzie tragiczna. I w tej partii Karsen naprawdę świetnie łączył kontrę w centrum i na skrzydłach. Hetmańskim z defensywą na skrzydle królewskim. Natomiast zanim tutaj przejdziemy do tego, co się wydarzyło dalej, no to spróbujmy się rozejrzeć, a co by było, gdyby czarny odszedł skoczkiem na B6. Odejście skoczkiem na B6 wydaje się takie, no krótko mówiąc, głupie, tak? Bo ten skoczek stoi w centrum superaktywnie, a tutaj gdzieś tam go wycofujemy. No to właściwie po co? Natomiast plusem czarnego w tej pozycji jest to, że czarny ma więcej przestrzeni, bo czarny jest ustawiony na czterech liniach, a biały na trzech. Czyli te figury Białego, takie stłamszone, trochę sobie wzajemnie przeszkadzają. Więc biały będzie zainteresowany jakimś uproszczeniem pozycji. No i w tym kontekście. Czarny mógłby chcieć sobie odejść, żeby uniknąć wymiany. Ale teraz jesteśmy w stanie biały jest w stanie błyskawicznie rozpocząć akcję na hetmańskim, już tutaj grozi B5 ze zgarnianiem pionka, a jeszcze dodatkowo jak czarny się obroni, no to biały szybko może przerzucić gońca na b ponieważ ten goniec na edwa, no to nie jest zbyt szczęśliwy. Na e on za dużo nie robi, jest zablokowany przez tego pionka, więc można go przerzucić na b żeby się po prostu słabej figury pozbyć. Natomiast w partii nastąpiła roszada, no to Carson właśnie wymienił, no i zdecydował się zagrać B4, ponownie z tym planem zagrania B5, wygonienia skoczka i zgarnięcia piona E5. Czyli widać, że już tutaj biały stara się utrudniać czarnemu życie. Czarny zabezpieczył sobie pole B5, no to biały kontynuuje utrudnianie czarnemu życia, już teraz pionek jest pod ostrzałem. W partii nastąpiło goniec D6, czyli czarny tego piona zabezpiecza. No i teraz znowu biały nie stoi w miejscu, nie gra jakoś pasywnie. Nie pozwala czarnemu rozwinąć tej akcji, no bo czarny już by chciał tutaj sobie gońca otwierać, już tym punktem H2 byłby zainteresowany, więc Carson od razu patrzy, co ten przeciwnik tutaj kombinuje. Zauważył, że Nakamura będzie zainteresowany wyganianiem skoczka F3, żeby punkt F2 już nie był tak dobrze broniony, w związku z tym sam zagrał E4. Czyli widzicie, Carson patrzy, co przeciwnik kombinuje, a... Ale nie broni się jakoś pasywnie, tylko kontratakuje. I teraz ten goniec jest oczywiście zablokowany. Goniec przeciwnika się wycofał, no i znowu, co tu Carson robi dalej? Nie stoi w miejscu, nie traci czasu, tylko przygotowuje kolejny problem dla przeciwnika, czyli widać, że tutaj ruch za ruchem takie małe złośliwości dla czarnego. Niby tutaj czarny już jest gotowy, żeby rozpoczynać jakąś akcję na królewskim, ale ciągle nie może pójść na całość, nie może się wkręcić w ten atak, no bo ciągle jakieś problemy, e, ciągle jakoś tutaj biały mu życie utrudnia. Także goniec C3 z planem Hetman B2. No i zobaczcie, no takie w sumie nic strasznego, ale jednak już na punkt e 5 będzie solidny nacisk, już jakieś A4, B5 może się pojawić. Widać, że tutaj kolejne problemy. E, nastąpiło FEDE, no i czarny, mimo wszystko, chce tutaj kontynuować atak. E, biały, właściwie, mógłby tu całkowicie złośliwie związywać tego gońca e, z dalszym naciskiem na tego pionka E5. To wieża D1 też czasem w jakiejś dalszej perspektywie się przydaje, żeby gońca ewentualnie przestawiać do defensywy, chociaż tutaj raczej ten goniec stoi tam, gdzie powinien zabezpieczając skoczka E3. No ale ponownie, taka mała złośliwość, jest szach, król musi uciec, no i teraz już ten goniec jest obroniony. Więc biały skoczy K1. Skoczek e1, znowu, no nie wydaje się, żeby to był jakiś wielki problem, ale ten skoczek sobie przejdzie na d3, więc będzie atakował piona e5, a jeszcze w dalszej perspektywie przejdzie może na, nawet na c5, żeby atakować piona b7, ale co ważniejsze, biały chce się pozbyć m, aktywnej figury przeciwnika, no bo jednak, co by nie było, ten goniec na g4 atakuje, a ten goniec na e2 broni, więc goniec g4 aktywniejszy, więc... W ten sposób biały chce się pozbyć aktywnej figury przeciwnika, a jeszcze w razie potrzeby będzie miał możliwość zagrania jakiegoś F3, żeby po drugiej linii się bronić. Czyli ponownie widać, że Carlsen tak niezwykle, niezwykle elegancko łączy to pewne atakowanie, pewne nieprzyjemności na skrzydle hetmańskim z defensywą na skrzydle królewskim. No dobrze, więc czarny się tutaj wycofał, chce zachować sobie tę figurę, na kamura nie wymienia. No bo na pewno jakieś tutaj gońce H3 coś w ten deseń miał na uwadze. No ale biały sobie wprowadza kolejną figurę do akcji, czyli ponownie taka prosta, ale zarazem skuteczna poprawka. Nie wiesz co zrobić, wprowadź kolejną figurę do akcji, już się pozycja poprawi. Czarny Hetman F6. Więc wiadomo, dalej jest tutaj zainteresowany skrzydłem królewskim. No to biały skoczek D3. Już zwiększona presja na punkt E5. Jakie się w 4 może na związaniu się tutaj pojawić? No więc Hetman musiał odejść. Fakt, że ten Hetman dalej jest tutaj oczywiście bardzo aktywny. No ale jednak musiał zmykać. No to biały F3. Wszystko jest tutaj zabezpieczone. wisiał pionek. Teraz, teraz nie wisi. Teraz wszystko jest tutaj bronione. No i jeszcze dodatkowo w razie potrzeby. W jakiejś ostateczności, no to nawet Hetman po drugiej linii może się włączyć do defensywy. Czarny wprowadził sobie kolejną figurę do gry, być może jakieś wieża E6, wieża H6 chciałby przeprowadzić. No to biały G3 wygania tego Hetmana i cyk wieża F2, i zobaczcie, wszystko jest tutaj teraz elegancko bronione. W razie co goniec przejdzie na F1, żeby białe pola przykryć, po prostu biały tak wszystkie pola tutaj pozabezpieczał, że czarny właściwie nie ma się czego. Uczepić, chociaż prawda jest taka, że na ten moment wieża F2 nie było aż tak potrzebnym zagraniem, no bo w sumie nic tutaj nie groziło na ten moment. Może w dalszej perspektywie biały mógł to wieża F2 wtrącić, ale na ten moment fajnie byłoby się tym pionem E5 zainteresować. Ale wieża F2 jest spoko, niemniej czarny tutaj poprawia swoją pozycję. No i Hetman D2. Hetman musiał się ewakuować, no i trochę tutaj czarny, e, trochę tutaj czarny zaczął utrudniać białemu życie. E, I jeszcze wieża D8. No ten Hetman na, na D2 tak dosyć nieszczęśliwie ustawiony. E, w związku z tym Hetman ewakuuje żeby tu przeciągu w linii D nie było. No i czarny A5. Czarny zauważył, że na tym skrzydle królewskim to już nic nie zrobi. W związku z tym przechodzi na skrzydło hetmańskie, żeby coś tutaj ugrać. I teraz też pojawiła się pewna pułapka, którą Carson musiał oczywiście przeliczyć. Wiemy, że Nakamura jest naprawdę świetny w obliczeniach, jest świetnym taktykiem, więc pod tym względem bardzo ciężko się z nim gra, no ale cóż, Carson z pewnością pod tym względem jest niegorszy. E, ponieważ e, tak pojawia się taki ciekawy motyw taktyczny, no przecież ten goniec na B3 niebroniony, no to grzechnie skorzystać. Skoczek bije E5, goniec bije E5, no i przecież tutaj wychodzimy z pionem Więcej. No niestety, czarny na koniec ma goniec D4 i zgarnia jakość, więc tutaj Nakamura z pewnością to przeliczył, ale Carson też to przeliczył, nie wpadł na tę pułapkę. I zagrał skoczek C5, i zobaczcie, po raz kolejny Karlsen się broni, ale jednocześnie atakuje, no bo wisiał pionek na B4, jest tutaj duży nacisk na tym punkcie, więc zostało zagrany skoczek C5. Teraz już nie ma problemów z punktem B4, ale jest nacisk na punkt B7, i to tutaj z takimi nieprzyjemnymi widełkami. No więc czarny zdecydował się wybić, no to biały odbił i czarny zdecydował się skasować tego skoczka, no i wcale mu się nie dziwię, ponieważ ten skoczek na c5 był bardzo, bardzo aktywny. No to Carson zaproponował wymianę hetmanów i wbrew pozorom ta wymiana hetmanów też była mega sprytnym zagraniem, ponieważ jaka figura jest niezbędna do ataku na króla? No oczywiście hetman, więc teraz już biały nigdy Nigdy nie będzie miał żadnych problemów z tym królem, no bo Hetmanów nie ma na desce. A został izolowany pionek na E5, no i jeszcze pionek B7 będzie atakowany. Więc w partii czarny postanowił się zaktywizować, ale biały tutaj nic y, jakoś specjalnie nie kombinuje, jest groźba skoczek bije E2. Powiedzmy, że biały zagra coś głupiego. No to skoczek bije E2, wieża bije E2 i wieża F3 byłaby tutaj strata pionka. I y, jeszcze tutaj y, na G3 by podwisało, także oczywiście problem. Y, I zobaczcie, Karsen nie kombinuje, nie, nie przekombinowuje. Król G2, wisiał pionek, no to teraz już nie wisi. No i czarny zdecydował się rzeczywiście wymienić i zaktywizował się wierzą, To trzeba przyznać, że Nakamura bardzo dobrze tutaj kombinuje. Szuka jakiejś kontry, no bo ewidentnie ma tutaj sporo słabości, więc musi szukać jakiś kontrszans, no bo jeżeli będzie grał pasywnie, no to wiadomo, że Carson go tutaj po prostu ogra, no bo zgarnie pionka, ruszy tymi pionami, nie będzie co zbierać. Ale pionek został zgarnięty, no no to teraz już biały ma wolnego piona. Wieża zbiła na F3, ale teraz wieża B2. No widać naprawdę spore nieprzyjemności. No czarny ma tutaj mnóstwo problemów, a jeszcze dodatkowo musi na ósmą linię uważać, no bo tutaj król czarnego nie ma lufciku. Goniec uciekł na A4, no to wieża całkowicie bezczelnie zgarnęła na B7. Czarny się ewakuował do defensywy, ale zobaczmy, co by było, gdyby goniec C6. No bo goniec C6 wygląda tutaj świetnie, no bo przecież czarny zaraz zbije na E4, to i wtedy jakieś szachy z odsłony będą groziły. No ale ponownie, każdy tutaj dokładnie wyliczył, że po goniec C6 będzie goniec G7. No i po prostu. Biały zgarnia kolejnego piona, tutaj już trzy piony więcej będą, no i pozycja kompletnie wygrana. E, w, dlatego w partii wieża się wycofała, no to biały podciąga tutaj piona. E, ten pionek z C7 nigdzie mu nie ucieka, także nawet się nie śpieszy, żeby go zgarnąć. Czarny zrobił lufcik dla króla, no to teraz pionek został zgarnięty, to już są dwa piony więcej po stronie białego. E, I zobaczmy, jak tu przewaga została zrealizowana. Oczywiście czarny tutaj nie odpuszcza, na kamura dalej szuka. Swoich szans e, na królu, e, no ale za dużo tutaj nie ugra. E, wieża uciekła na f6. No to c7 z wiadomą groźbą. E, goniec d7, jedyna defensywa, ale niewystarczająca, e, ponieważ goniec f4. Goniec przerwał połączenie pomiędzy wieżami, a po pogoniec C8 z kontratakiem na wieżę po prostu wieża B8. No i teraz za dużo, za dużo figur czarnemu podwisa, żeby tutaj wszystko obronił. Także w tym momencie Nakamura zdecydował się poddać. Więc zobaczcie, mega mega dobra gra ze strony Karsena. Bardzo fajna defensywa, ponieważ większość szachistów ma taki problem, że jak się bronią, to się bronią tylko pasywnie. Kulą się, jakoś wycofują, no i wtedy wiadomo, że przeciwnik w ataku rozwija skrzydła. A Karsen nie, mm, nie tylko przeprowadzał jakieś zabezpieczenia na skrzydle królewskim, ale jednocześnie cały czas szukał kontry na skrzydle hetmańskim i w centrum. I dzięki temu, że cały czas szukał tej kontry, no to Czarny całkowicie no, nie mógł się zaangażować w ten atak, bo ciągle musiał rozwiązywać jakieś problemy. Dzięki czemu, po pierwsze, Carson zorganizował naprawdę bardzo solidny atak, a po drugie, zabezpieczył swojego króla? Czyli stare powiedzenie, najlepszą obroną jest atak, po raz kolejny się potwierdziło. I w sumie na koniec można tak wspomnieć, że właśnie dlatego Carson tak króluje od wielu lat, ponieważ, po pierwsze, jest mega, mega dobry w atakowaniu, ale tak jak widać, w obronie radzi sobie tak samo świetnie, czyli jest po prostu dobry we wszystkim. Okej, okay, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach. Także dzięki za uwagę i pa! pa.